Za nami coroczna impreza technologiczna, która odbywa się w Stanach od 1967 roku. CES to skrót od Customer Electronics Show, na którym producenci sprzętu prezentują nowe produkty, prototypy i kierunek rozwoju technologii. Tegoroczna odsłona z powodu pandemii miała wymiar cyfrowy i ograniczoną liczbę wystawców. Zebrałem dla Was kilka najciekawszych projektów i opisałem w tym materiale. Samsung poza bardzo ładnie wizualną prezentacją pokazał nam nową serię lodówek z wymiennymi kolorowymi panelami. To ciekawa opcja pozwalająca dopasować front sprzętu do każdego pomieszczenia. Szkoda tylko, że sprzęt dostępny będzie w Ameryce. Zresztą tak samo jak usługi mobilne pozwalające uzupełniać lodówkę. Przechodząc do RTV, najnowsze telewizory Samsunga będą podświetlane diodami mini LED, o których więcej opowiem w dalszej części materiału. Koreański producent zaprezentował również domowego asystenta do podawania wody. Kontynuując trend zapoczątkowany w 2020 roku, producenci coraz mocniej angażują się w sztuczną inteligencję przy projektowaniu i programowaniu sprzętu. Nie inaczej jest z robotem sprzątającym, który pracuje właśnie w oparciu o AI, mając na pokładzie również lidar, kamery i sensory 3D. LG zaprezentowało moim zdaniem najlepszą i najbardziej dopracowaną wizję swoich produktów. Life is On to perfekcyjnie wyreżyserowany spektakl, łączący występ przed kamerą z atrakcyjnie wyglądającymi animacjami. Poza opisem globalnego problemu COVID-u, o którym zresztą producenci wspominali na każdym kroku, LG pokazało nam odświeżacze powietrza, również w wersji przenośnej, a także maseczki z wbudowanymi wkładami filtrującymi. AGD ewolucja technologii InstaView, pozwalająca zajrzeć do wnętrza lodówki bez jej otwierania oraz dozownik wody wraz z oczyszczaniem promieniami UV. W łazience natomiast znaleźć możemy kombajn złożony z pralki i suszarki, oczywiście z AI oraz sterowaniem ze smartfona. W kwestii telewizji czeka nas mała rewolucja, ponieważ dotychczasowe telewizory LED LCD będą podświetlane nowym typem diod, które dzięki ultramałym rozmiarom mogą zostać gęściej upakowane, przez co zwiększy się zarówno jakość podświetlenia, jak i kontrast, a także poprawi się głębia czerni. Tutaj rola sztucznej inteligencji również ma kluczowe znaczenie. Dodatkowo dzięki partnerstwu z Nvidia w najnowszych telewizorach uzyskamy dostęp do trybu gamingowego. Sony co prawda telewizorami się nie chwaliło, ale zaprezentował ekran pozwalający na wygenerowanie realistycznego obrazu tworzącego tło filmowe. Dzięki temu twórcy zaoszczędzą sporo budżetu nagrywając sceny plenerowe w filmowym studio. Ze mniej znanych producentów firma Hisense zaprezentowała projektor laserowy o przekątnej obrazu 100 cali, zwany Laser TV. Przechodzimy do motoryzacji. GM zaprezentowało swoją koncepcję elektromobilności. Na początku brawa za zastąpienie rzadkiego kobaltu wchodzącego w skład baterii bardziej powszechnym aluminium. Później kolejno zaprezentowano nową platformę montażową baterii oraz rozwiązania w dziedzinie rozwoju inteligentnych instalacji elektrycznych w samochodzie. Na uwagę zasługuje również system jazdy autonomicznej, który monitoruje zachowanie kierowcy i dezaktywuje się w momencie, w którym rozpozna, że ten nie poświęca wystarczającej uwagi. Jeżeli system okaże się dopracowany, pozwoli to częściowo zwolnić z odpowiedzialności producentów za ewentualne wypadki spowodowane przez sztuczną inteligencję.
Poza tym zaprezentowano elektrycznego Hammera, który będzie musiał zmierzyć się z własną legendą, oraz rozwiązania dla logistyki i biznesu. I to na tyle w dzisiejszym odcinku, a to zaledwie wycinek tego, co pokazano na targach. Zapraszam do zajrzenia w opis pod filmem, w którym zostawiłem kilka linków do opisywanych prezentacji. Oczywiście wiele z tych konceptów to pieśń przyszłości, jednak pozwala nam to zobaczyć kierunek, w którym podąża technologia.